najlepszy, jaki może pojawić się na parkietach NBA. Ja mam nadzieję, że nawet w przerwie na All-Star, że... Bo tylko dwie porażki w pierwszych 8 meczach, a przypomnijmy, że Toronto Raptors na minusie 4 zwycięstwa, 5 porażek. Balasio, podobnie jak Chris Bosh, ostatnio... ...kazał, no i może on przyczyni się do tego, że zbliżą po prostu w problemy. Teraz Chris Bosh pod presją. Chrisa Bosha z innym klubem na jakichś zawodników o większym doświadczeniu na parkietach Ligi Zawodowej. Ale większą przewagę, no i dlatego zapowiada się ciekawie do końca. Współpracy z partnerami, prawda? Wybieranie najlepszych rozwiązań, a w każdym razie... ...bardziej z nami i tak dalej, go widać, go wykorzystują. Punktów po błędach przeciwnika, po dobrej obronie. Teraz właściwie defensywa otworzyła atak. No i ponownie jesteś... Zebrana piłka, bardzo ważna piłka zebrana w obronie przez Bosha. Te końcówki są równie dramatyczne, a może nawet prawie tak dramatyczne jak w koszykówce. Dobry gracz, penetrujący do zdobywania punktów. Antonio Davis, no, to dobry pomysł obniżyć skład, aby mieć wielu graczy, którzy grożą rzutem z dystansu. No i z lepszą ten też zamieszanie, może to już lekko graniczy na teatr, ale to wszystko po prostu jest rola trenera i może też skombinować tak, żeby tamten trener już nie miał pomysłu może na... No ale tak czy inaczej, jak to w NBA bywa, spektakl musi być. No, może wreszcie wrócimy do gry. Robi straty. Tak, jest teraz jakoś bardziej zdecydowany. No, świetnie teraz manewrę. Bodaj Katino Mobli próbował odrobić straty. Świetne podanie za plecami, rewelacyjne. Po jednej stronie Katino Mobli, teraz Kelvin Cato wyszedł. I stworzyło się miejsce dla Cato. Nawet Mobli mocno szukał podania do... Jednak faul. Chyba faulował Kelvin Cato. Chociaż tam w trudnej pozycji był gracz z piłką. Mało przestrzeni między linią boczną a obrońcą. Podobnie wśród gości. Faul jednak obrońcy. Bardzo odważny gwizdek sędziego, można powiedzieć. Wie o tym dobrze. 57 minut. Tak, bardzo szczęśliwy tutaj gwizdek dla... No również dobrze mogli gwizdać kroki, czy... No bardzo dobrze się ustawił i obserwował akcję Davisa. Z Toronto Raptors i Houston Rockets. I widzieliśmy, jak... A więc małe szanse dla koszykarzy z Houston na doprowadzenie do trzeciej do gry dla Scotta Padgetta. No, jeszcze gramy dalej. Chris Bosh, bohater dzisiejszego spotkania, nastolatek, który ma już na koncie 23 punkty.